moje pierwsze wspomnienie z chlebem jest dosyć ciekawe, bo to nie jest moje wspomnienie. To jest historia mojej mamy. Mama mi opowiadała, że w Polsce w latach 80 była taka tradycja, że chleb czerstwy się nie wyrzucało, tylko przychodził ktoś i brał dla koni i dla zwierzęta. I podobno ja w nocy stawałem z łóżka, jak miałem te kilka miesięcy, szłem do kuchni i brałem ten suchy chleb i wracałem do łóżka i chrubałem ten chleb w trakcie snu. I powiem ci, że trochę mi to zostało, bo co drugi dzień moja żona wkurzona mnie budzi, bo jest pełno okruchów w łóżku, bo się budzę w nocy i idę jeść. Wiesz co, przyszedł do mnie Mikołaj Rej i zaczął mi opowiadać o projekcji, które on widział. Trzech różnych zupełnie osób, od siebie nieznanych, mieli jedną wspólną pasję. To jest pieczenie chleba i dzielenie się tym. I zaczął mi opowiadać o tym filmie i to mnie przekonało i to było ten punkt zaczepny, bo uważam, że wspólnymi siłami możemy zmienić świat. I trzeba go zmienić. Słuchaj, dla mnie Polska jest moim domem, moją ziemią. To jest miejsce, gdzie moja rodzina się wychowała, to jest miejsce, gdzie się czuję jak u siebie. Całe życie byłem nomadem i całe życie żyłem w naprawdę fajnych krajach typu Szwajcaria, Francja, żyłem w Afryce, w Kanadzie, ale nigdy do końca nie czułem się u siebie. Czułem się bardzo dobrze, ale coś mnie ciągnęło gdzieś zawsze. I przyjechałem tutaj przypadkiem zobaczyć moją rodzinę w 2002. Mimo tego, że nie znałem ani języka, ani kultury, ani ludzi, ani ich przyzwyczajeń, ani jedzenia, nic nie znałem. Ale pomyślałem sobie, że chyba to jest to miejsce, to jest to powietrze, to jest ten zapach, to są te kobiety, to jest to jedzenie, to jest to. Co to jest Polska dla mnie? To jest część mną. Ja jestem Polską. Jakie chciałbym zasiać ziarno? Ziarno wiary. Wiary w to, co robimy i wiary, że Polska jest cudownym miejscem na ziemi. Niestety mam wrażenie, że czasami Polacy wolą trawnik, który jest bardziej zielony u sąsiadów, ale wcale tak nie jest. Chciałbym też zasiać ziarno miłości. Ja myślę, że nam dużo brakuje miłości w tym kraju i miłości do drugiej osoby, do drugiej religii, do tolerancji, do innych. To jest związane, jedno ziarno jest związane z drugim, bo te dwa ziarna muszą rosnąć razem i wtedy naprawdę będziemy mieli zarąbiste zboże. Chleb powinien być zrobiony przede wszystkim z serca. Cokolwiek byś nie wrzucił do tego chleba, jak twoje ręce mają dobrą energię i robisz to naprawdę z miłości do tych ludzi, to jakikolwiek byś chleb nie zrobił, nawet bez ziaren, biały, tostowy taki, albo nawet z mąki kukurydzianej, to on będzie dobrze smakował. Dlaczego? Bo zrobiłeś go dla tych specjalnych gości. I to powoduje, że to jest magiczny zawód. To, co robimy. Karmimy ludzi, karmimy ich nie tylko jedzeniem, tylko naszą energią i miłością. I to bym przede wszystkim dał do tego chleba, który bym upiekł dla nich.